Bardzo ważna data, bo to jest 19. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej po ogólnopolskim referendum, kiedy 13 milionów Polek i Polaków zdecydowały o tym, że chcą być częścią wspólnoty europejskiej, chcą budować Polskę opartą na państwie prawa, na trójpodziale władzy, na poszanowaniu drugiego człowieka, ale też Polskę, która jest częścią Unii Europejskiej, dbającą o zmniejszanie nierówności. Stąd te miliardy euro, które w ostatnich latach płynęły do Polski, do budżetów samorządów, do budżetu państwa, do rolników również. I stąd ważne jest, szczególnie ważne jest dzisiaj, żeby upomnieć się o to, żeby z tej drogi nie zawracać, żeby nie tworzyć kasty wybranych, za którą Polki i Polacy zapłacą wiele miliardów euro, które nie trafią do naszego kraju. Więc to jest dzisiaj, 1 maja, jest podwójnie ważnym świętem dla wszystkich prawdziwych patriotów. Nikt tak dumnie nie może mówić o spełnianiu lewicowych postulatów jak lewica we Włocławku, bo to właśnie dzięki naszej wytrwałości, konsekwencji ponad 400 włocławskich rodzin nie musi się oglądać na drogi wynajem komercyjny, nie musi patrzeć, jak ceny mieszkań odjeżdżają zupełnie w jakiś kosmos, tylko może skorzystać z mieszkań, które dzięki uporowi włocławskiej lewicy zostały zbudowane na wynajem. Polska lewica mówi o tym, że ten dobry przykład z Włocławka może być wykorzystany w całym naszym kraju. Dzisiaj Włocławek jest między innymi dzięki temu przykładem godnym do naśladowania, z czego osobiście bardzo mocno się cieszę. Dla Polski dzisiaj jest wyjątkowy dzień, wyjątkowa rocznica. Po pierwsze dlatego, że od wielu lat obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy i faktycznie lewica od wielu, wielu lat wzięła na siebie obowiązek, ale i przyjemność, zaszczyt organizowania tego święta. Dzisiaj jak co roku spotykamy się na włocławskich bulwarach również w celu, aby uczcić 19. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obydwa te święta dla naszego kraju są niezwykle ważne, dlatego też i lewica jest z nimi związana. Wiadomo, 1 maja, święto pracy, historycznie dla lewicy najważniejsze święto, ale i również właśnie wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, bo to przypominam, że lewica ma największe zasługi na tym polu. My o tym nie zapominamy, jesteśmy jak najbardziej po tej proeuropejskiej stronie, w związku z tym dzisiaj jesteśmy tutaj, będziemy manifestować nasze poglądy, nasze przywiązanie do tych wartości. Nie boimy się, jakby chcieli niektórzy w tym dzisiaj prawicowym kraju, tylko dumnie wychodzimy na ulice miast i będziemy głosić nasze poglądy.